Cześć, nazywam się Adam Dobrzyński. Dziś przygotowałem dla Was kolejną koktajlową niespodziankę, którą przygotowuję na konfiturze z jeżyn. Do tego 40 ml sok granat, 40 ml sok ananas, 20 ml sok jabłkowy. Wszystko podlane ulubionym rumem. Zaczynamy od szklanki, do której wsypuję kości lodu. Niech sobie stoi. Następnie biorę shaker, do którego również wsypuję kości lodu, drugi na górę i zaczynam cały proces od 3 łyżek konfitur jeżynowych. Następnie od 40 ml sok granat, 40 ml sok ananasowy, ml sok wyciśnięty ze świeżych jabłek. Całość podlewam białym rumem, 40 ml. Upewniam się, czy aby na pewno nie powstała niechciana woda, która mogłaby rozwodnić mój koktajl. Nie było, więc zamykam szczelnie i strząsam. Płyn już jest dobrze schłodzony. Upewniam się, czy tu też nie powstała woda. Jak widać, nie. I przelewam całość do naczynia poprzez podwójne cedzenie. Całość dekoruję cząstką granatu, a także dodatkowo skórką z pomarańcza. I moja mieszanka na konfiturze jeżynowej i soku z granatu jest gotowa. Smacznego.